No, siemandaro mordeczki, moje kochane, z tej strony Borsuk, a to jest kolejny odcinek z serii Ninja na Pustkowiach, tak nazywamy serię. Ninja na Pustkowiach, słuchajcie, 7 days, 1-0, stabilna, tu nam się gotuje pitku, jedzonko i tak dalej. Ja sobie pozwolę tutaj dorzucić trochę rzeczy, żeby to się nam wszystko dogotowało. Mamy coś takiego, że jak się nam wszystko ugotuje, to to powinno się zatrzymać, nie? I słuchajcie, działa to, co chciałem wam powiedzieć. Zobaczcie, nie mam mięsa, a mogę gotować mięso, bo mięso mam tam w tym... W kontenerze. Słuchajcie, zostawiam sobie kolektor rosy tutaj, no musimy ten kolektor rosy zrobić. Na razie nie mamy możliwości. Na razie nie mamy możliwości tego zrobienia. Musimy iść na zadanie. Mamy eliminację, 390 metrów gdzieś tam, więc idziemy. Zobaczymy, czy jeszcze jestem w stanie sobie coś wziąć. Nie? Dobra, okej, słuchajcie, idziemy. No i dobra, i teraz tak, skrzynkę sobie zaraz zrobimy. Patrz, Lucky Looter. Dzięki tej skrzynce zdobędziesz go co więcej, podczas obrywania znajduje więcej żywności. Bardzo fajnie. To też się nam przyda. I teraz tak, skrzynka, skrzynka, skrzynka na towary. Ja się pozbyłem wszystkiego, słuchajcie, kamienia. Musimy gdzieś zdobyć kamień, bo jak się nam zniszczy cały kamień, to nie będzie zbyt to dobre dla nas. Znam tą lokację, słuchajcie, to była jedna z moich pierwszych baz. Okej. Pojawiły się zombie. Aha. Dobra, ten już zginął. Musimy się tej pozbyć. Żyjemy. Ledwo, ale żyjemy. Ja sobie skorzystam. Mam jedną tutaj, bo się zaleczymy. To jest bardzo fajna lokacja. Słuchajcie, bardzo fajny domek tutaj jest, nie? Okej. Okay. Nareszcie trochę więcej kuźni żeśmy dostali. Właśnie, jeśli chodzi o kuźnię, ja zaraz sobie wbiję punkt, słuchajcie, w tego... Zaraz wam powiem, w co musimy mieć wbity punkt, żeby znajdować więcej kuźni. Tutaj w intelekt, inżynier. Musimy mieć tego inżyniera, wiecie? O, początkujący inżynier. Bo w tym momencie troszeczkę lepiej będziemy żyli. Niestety, na singlu musicie wbijać w punkty we wszystko, co... tylko możecie, tak naprawdę. Tak to mniej więcej działa na singlu. Dobra. Dobra, fajno. Żyjemy, kochani, żyjemy. No i teraz czy nam da, nie? Czy otworzymy? Czy otworzymy za pierwszym razem, czy nie? Może być, że nie. No tak. Może być, że tego w ogóle nie otworzymy, nie? No ale próbować możemy. Anusza łyżka. Patrz, dało. Okej, okay. Kolejna amunicja i kolejny karabin na sprzedaż ewentualnie. Dobra. Dobra, po cichutku. Okej. Okay. Żyjemy. Krzesło.
Mamy Tomka. Albo janitora raczej. No, chodź. Dobra, pięknie. O, mamy, słuchajcie, pierwszą książkę, chyba lekarską. Nie wiem, czy już żeśmy wcześniej znajdywali. Dobra, zrób mi więcej tych kolców. Kolce. Dobra. To mi zeskrapuj, to mi przeczytaj. No i teraz my musimy jakoś sobie tutaj poradzić. Spiżarka. Dostaliśmy, słuchajcie, jakieś jedzonko. Kuchnia. Książka kuchenka. Książka kuchenna. Tego nie potrzebujemy, sobie możemy w bazie gdzieś tam, wiecie, zbierać. Dobra. Przeszukajmy całą kuchnię. To możemy otworzyć dla bezpieczeństwa, żeby uciec. Kolejny garnek będę zbierać, bo chyba 5 jest potrzebnych do... Aż 2 książki nam dało. Do stacji chemicznej, wiecie? I to trzeba też już o tym powoli, niestety, myśleć o wszystkim. To możemy się napić, to możemy tak zrobić. Tu mamy już wyjście po prostu z lokacji. No i nie jestem przeciążony, więc możemy iść. No i dobra, tu musimy sobie poradzić. Patrz, rozwaliło go normalnie bez problemu. Te bolce są nie do wiary w ogóle, powiem wam szczerze. To działa niesamowicie. No, koleżka troszkę chyba coś, nie wiem, o co mu chodzi. Co? Co to było? O szlak, ale one są śmiechowe, te zombie. Koleżka troszkę... Za nie mógł, delikatnie. To jest koniec świata po prostu, co te zombie robią. O. No i mamy. Dobra, tu mi poddawaj. Zobaczmy, co my tu mamy. Trochę rzeczy, trochę śmieci, wiadomo, wszystkiego po trochę. Nie walnij się w to, dobra, okej. Okej, kochani, zbieramy rzeczy. Strzelec pić. Oddało nam te, dobra, fajnie. Sprawdźmy, co tutaj. Patrz, dostaliśmy... Patrz, piękne rzeczy! Maniak technologii. Dobra, trochę tego. Dobra, daj mi tą pochodnię, bo to się jeszcze może przydać. I spadamy stąd. Słuchajcie, ja zabieram wszystkie bambetle, idziemy do handlarza. Ciężko będzie zabrać wszystkie bambetle stąd, powiem wam szczerze. Natomiast ja sobie to miejsce zaznaczę, że tu jest jakaś moja skrzynka potencjalna. Zabierzemy te najważniejsze bambetle. Z tego możemy zrobić... Dobra, inaczej. Daj mi chwilę. Okej, kochani, wziąłem sobie najważniejsze rzeczy ze skrzynki, resztę odłożyłem i idziemy po kolejne zadanie. Tylko, że będziemy musieli zrzucić rzeczy do bazy jeszcze naszej. Pseudo-bazę oczywiście, wiadomo. Pakiet czasopisma, amunicja, dobra, okej. Okay. Pakiet czasopisma w tym momencie będą lepiej dla nas. Masz jakąś robotę? Transport, zakopane zapasy. Transport. Okej, okay, same transporty. Weźmiemy ten, który jest najbliżej. The Cook's Residence. Okej, okay. The Cook's Residence. Okej. Dobra, teraz tak, sprzedamy mu to, co możemy mu sprzedać, czyli te rzeczy, których ja nigdy nie używam. To
domu możemy sprzedać. Ten cooking pod sobie zatrzymujemy. Dobra, i przeczytajmy te książki. That's all I'm gonna buy. Go figure. Dobra. Idziemy do bazy szybko zrzucić rzeczy. Ja w tej bazie będę... My sobie chyba tutaj coś wybudujemy, wiecie? Po tej stronie. Tu jest pięknie, tu jest kawałek terenu, także tutaj będziemy się budować. Póki co, bo wiecie, ja w tej serii zamierzam zrobić coś, czego nie zrobiłem do tej pory, czyli po prostu się zagnieździć, wiecie, gdzieś tam w jakimś miejscu bardziej dla nas korzystnym. Dobra, to możemy pogotować, od razu wstawić. To tu. Dobra, teraz tak, 74 mamy, słuchajcie, wszystkich polimerów, czyli już prawie mamy, żeby zrobić pierwszy... Widzicie, wyłączyło się. Bardzo dobrze, zabieramy to. Gotujemy, przepisy, woda, cyk, cyk. Dobra, to sobie zabieramy, to sobie zjemy. I teraz tak, gdzie będzie to zadanie? Ty, to jest tam, ty. To znowu nam dało... Aha, okej, okay, to jest w ogóle bardzo blisko, to jest tutaj. To jest super, słuchajcie, dla nas. Dlatego, że nawet jakby nas zombie tutaj atakowały, to możemy wyjść sobie, mamy tego klocka, wiecie? Mamy tutaj tego klocka i te kolce. Więc to jest jakby dobre, nie? Patrz! Skarby poskowitą 5. Czy wiesz, że wiele części drzwi, na przykład klamki, zawiasy, wykonuje się z mosiądzu? Ty, super! To jest świetna książka w ogóle, żeśmy dostali na start. Słuchajcie. Także trzeba rozwalać. Patrz, pieniek też się odrodził. Bardzo fajnie, bo był bardzo blisko, także dla nas jest dobrze. I słuchajcie, brakuje nam jeszcze... 5 zadań do roweru, nie? Także jakby... No jeszcze chwilę niestety nam to zajmie. Aha. Pięknie. To się bardzo nam przydało. Jestem szczęśliwy, słuchajcie, wydaje mi się, że naprawdę dajemy radę, nie? No oczywiście główny loot tutaj weźmiemy, bo zobacz, tu jest torba i moglibyśmy po prostu tą torbę już zanieść i wziąć kolejne zadanie, ale wiecie, tu aż szkoda mi tego lootu. Szkoda mi tego lootu. No co, mam nie zabrać? Cholera jasna, tylko tu jest taka popaćkana lokacja. Czekajcie, zaraz zobaczymy, czy jest jakaś lepsza opcja, żeby to zrobić, wiecie? Jakoś się tutaj bokiem wbić, na przykład w ten sposób. Bo też nie chcemy, wiecie, tam wpaść tak, jak lokacja nam każe, nie? Bo wpadniemy i będzie dupa, nie? Dobra. To mi wywal, to mi zrób. Ja wolę sobie tak wejść, wiecie? Bo tu się cała podłoga będzie zapadać, nie? I tu są też polimery, tu jest dużo materiałów takich, które nam się przyda, wiecie? Przepisy z tego to my możemy sobie tkaninę zrobić od razu. A on chyba w ogóle spadł. Także jest ok. On nie spadł. Teraz spadł. Nara, frajerze. No chodź. Ałała. Wpierdziłem się w swoje własne kolce. To jest niedobrze. No chodź, chodź.
Wiem, że tego chcesz, koleżanko, wiem, że tego chcesz. Dobra, mamy to. Dobra. Dobra. Piasku to nie, to tak. Tu jest dużo takich dobrych rzeczy daje, wiecie? Wiecie co, wybaczcie, ale ja tego zwęglonego mięsa raczej jeść nie będę. Chociaż chyba jest zadanie na to, żeby zjeść jedno zwęglone mięso, wiesz? To sobie zjemy. Chyba. Patrz, kwas żeśmy znaleźli, to też będzie potrzebne ultra w ogóle. Dobra, to resztę tego mi wywalaj, ja tego nie chcę. Na bajkera uważamy, tak? Bo bajker jest wariat. On zaraz sobie wyjdzie. No i elegancko. Bajker poskrobiony. To chyba był najgorszy z tych wszystkich w tej chwili. Możemy sobie to naprawić w razie W. To jest fajne, że możemy to naprawiać, nie? Patrz, nie? Mamy. My sobie tu tutaj przejdziemy tędy. To mi daj na to. Tu wiem, że będą jeszcze zombie, nie? Okej, tu nie będzie zombie. Niepotrzebnie to zrobiliśmy. Au! Potrzebnie to zrobiliśmy. Dobra. Niechcący, żeśmy ich pocięli. No to będzie wszystko, słuchajcie, na tą lokację chyba. Więcej znajdujemy tego. Dobra, polimerki, fajnie. Kibel, woda, nie. Będzie to, dobra, okej. Okej, to mi daj. O cię, panie dzieju, zobacz, co nam tu dało. Od razu to idzie tutaj. Pięknie, ale dostajemy prezenty, słuchajcie, piękne. Kolejna książka na sprzedanie. Bardzo dużo fajnych rzeczy tu jest. Piękne rzeczy. Wspaniałe wręcz bym powiedział. Tego nie potrzebujemy, to bierzemy. Ja wiem, że te kanapki się przydają później, ale wiecie co, ja naprawdę was przepraszam, ja nie mogę wszystkiego zbierać, tak? Ja sobie tutaj, słuchajcie, połupię to, co mogę, więc dajcie mi sekundę, Kamil tutaj przewinie i let's go. Grillowane mięso, to tamto, siamto, rurobomba, no to weźmiemy ten koktajl. Robotę, transport za 200 metrów, The Jacobs Residence. To jest gdzieś tam, dobra, idziemy. Aha, no chwila, przecież ty musisz mu sprzedać. Selling to even a dumbass like you. Cha-ching, Mother Tracker. Dobra, jak my tu wyżyjemy i ile mamy punktów? Jeden punkt. Na razie nie będziemy się tym punktem za bardzo przejmowali.
Przechodząc, zostawimy te mołotowy u nas tutaj. No na razie ta baza nie jest zła, nie? Na początek, wiecie. Dobra, okej, słuchajcie, zaczynamy zadanie raz, dwa, trzy. Zadanie się zaczyna gdzieś stąd. Musimy pamiętać, że nam zombie nie będzie zaznaczało, więc musimy być naprawdę ostrożni. Dobra, kochani, jesteśmy prawie gotowi, ja tutaj tylko po prostu szabruję to, co mogę. Aha, tu musimy uważać, bo one nam mogą wyjść stąd. Ja, wiecie, sobie pozwolę jeszcze tutaj szybko zrobić to, bo potrzebujemy naprawdę 100 polimerów, żeby to zrobić. Żeby zrobić kolektor rosy, ja bym ultra chciał zrobić ten kolektor rosy dzisiaj, nie? Wyjście jeszcze sobie zrobimy. Dobra, okej, wyjście jest gotowe. Dobra, kochani, mierzymy się z zadaniem. Ty. Nie wiem, co to jest. Woźny, okej. W tyłek dostał. Poszedł. No jeszcze chwilę, kochani, i będziemy troszeczkę lepiej żyć. Patrz, kawę znaleźliśmy pyszną do picia. Lodówka. Na górze na pewno jest ten, także na górze dopiero będziemy mieli to, co potrzebujemy dostać na górze, nie? Czyli nasz... Jest dużo, dużo rzeczy, wiecie? Okej. Tworzymy sobie, potwieramy to, co możemy potwierać, wiecie? Patrz, tu też mamy wyjście w razie czego. Pioch. Dobra, fajno. Almanach strażaka, ale to akurat... No jakieś tam pierwsze... Patrz, tu też mamy do otwarcia. Bardzo fajnie. Z każdej strony mamy ucieczkę. Zaraz pójdziemy w tą stronę też. Zobaczymy, co jest tu. Jakby coś mi tu... Aha. Tak jak tu by był... Dobra, żyjemy. Ale wiecie, main loota byłoby fajnie wziąć też, nie? Tylko nie wiem, czy zdążymy, kurde, oddać to zadanie, nie? Musimy się naprawdę pośpieszyć. Już chyba kończę z jakimś tam dodatkowym lootowaniem, tylko po prostu bierzemy się za robotę, bo nie ma czasu. Okej. Okay. Bierzemy się za robotę, kochani. Tu musimy na górę iść. Fucking. Dobra, to nie było zbyt dobre. Au, żeby się jeszcze wdupcył w moje własne kolce. Ja nie lubię tych, kurde, spadających podłóg.
A, szlak. Dobra, ale main loot bym wziął, wiecie? Main loot, aby się wzięło, więc czekajcie chwilę. Musimy zejść na dół. Musimy wejść jeszcze raz, bo wiecie, no... Main loot, aby się wzięło, nie? Zdążymy jeszcze oddać mu zadanie, więc fantastycznie w ogóle nam to wyszło, patrz. Pięknie. Skarby pustkowi, okazało się miód, tak, pozyskasz nieco miodu z drzew, stary. Buty zbieracza, o stary, let's go. Buty zbieracza, włóż. Mamy już w tym momencie lepsze buty. Au! Jeszcze się wdupcyłem we własną pułapkę. Dobra, gdzie my idziemy? Tam, szybko. Także, no słuchajcie, jakoś tam nam idzie i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, jak z tymi odcinkami będzie. Pewnie Kamil zrobi, że te odcinki będą trochę krótsze. Może takie 30-minutowe, 25 minut. Nie wiem, jak on to dokładnie tutaj nam wszystko zapoda. Natomiast wiadomo, nie? Kamil wie, że ma tutaj wycinać wszystko, co jest niepotrzebne. I tak dalej, i tak dalej. No bo wiadomo, no bez sensu, nie? Patrz. Ale słuchaj, ja w tym momencie biorę amunicję, nie? Pomimo, że tutaj są przygody samochodowe, to... Amunicja bardziej mile widziana. Dobra, zakopane zapasy, transport. Jeszcze mogę wziąć zakopane zapasy. 540 metrów, ale szczerze... Poczekamy do jutra, zobaczymy, co on nam da. Ja sobie wrócę do bazy i, kochani, poogarniam tutaj w bazie troszkę rzeczy na sam koniec, żeby, wiecie, no, żeby było dobrze, nie? Przede wszystkim, mamy 42 polimery i z tego, co mi się wydaje, to już mamy chyba wystarczającą ilość. Ty, i ten basen by można było rozwalić, to też daje polimery. Chodźcie, zobaczymy, czy możemy zrobić już sobie ten. A właśnie, zrobimy test. Poczekaj. Kolektor rosy. Tak, możemy, zobacz. Widzisz, reszty rzeczy nie mam, czyli taśmy nie mam ze sobą i tego, ale on nam to zrobi. I to jest fajne. I teraz tak, słuchajcie, ja sobie resztę rzeczy pozwolę sobie tutaj dać. Ja później, patrzcie, i ten papier mi dało w końcu i nie sprzedałem mu tych rzeczy, to nawet się nie da z tego nic zrobić, więc te prymitywne buty wywalamy. Ja sobie, słuchajcie, na razie tak to wszystko na hama odłożę, a później sobie po prostu to wszystko będę musiał poustawiać ładnie jakoś. Tu nam się wszystko pogotowało, pięknie. To tą wodę na razie też odłożymy. Nie wiem, czy to się gdzieś tutaj odkłada. Nie, okej. Okay. Dobra, chodźcie, rozłożymy ten kolektor rosy, niech on już sobie działa. I teraz pytanie, czy ten kolektor rosy lepiej nam by było gdzieś tutaj go dać? Czy jego byłoby dać lepiej na dach, wiecie? Czekajcie, ja sobie to na spokojnie zobaczę, co byłoby jakby lepszą rzeczą dla nas, nie? Chwilowo. Ten dach mi tak mało pasuje tutaj, wiecie? Ja sobie to po prostu tutaj na razie wystawię i do widzenia, nie? Wiecie, o co chodzi? No i on już sobie pobiera i teraz potrzebujemy tutaj jakieś inne rzeczy, żeby on nam pobierał odpowiednie tutaj bajery, ale już pierwszy kolektor mamy. Zobaczmy, jak wyglądamy z tymi rzeczami. No, tak o, nie? Dobra, to w sumie ja te drzwi sobie rozwalę, bo to mi niepotrzebne jest. Te drzwi też sobie rozwalę. Tu sobie zrobimy kolejne skrzynki. Poczekaj, skrzynka. Skrzynka. Wystawimy te dwie skrzynki, bo ja muszę zacząć troszeczkę tutaj ogarniać lepiej. Aha, okej, okay, to sobie tak po prostu tego nie położę. Mogę tutaj położyć. Poczekaj, to tutaj jak położę, to zakryję to okno, wiecie? To, a przynajmniej nie będziemy mieli gości tutaj nam zaglądało, zombie. I teraz tak, zrobimy sobie tak, że tutaj będzie wszystko do jedzenia. Jedzenie albo gotowe jedzenie. Gotowe jedzenie i picie do gotowania. Do gotowania.
i te wszystkie rzeczy takie do gotowania, to rzeczywiście sobie na razie tutaj przerzucimy. Medyczne trzeba gdzieś zrobić rzeczy. I patrzcie, 48, czyli jeszcze możemy sobie ogarniać, żeby zrobić sobie więcej. Zaraz te grzyby sobie gdzieś tutaj też rozłożymy, żeby nam rosły. Te rzeczy mogę pozabierać, jakieś roślinki. Jakieś takie jedzenie, picie, wiadomo, takie rzeczy pozabieramy stąd, te roślinkowe. Dobra, do gotowania, okej. Okay. Łącznie z tą trawą. Dobra, fajno. I teraz tak, tu zrobimy, nie wiem, crafting. Crafting, wszystko do craftingu, a tu zrobimy sobie medyczne. Medyczne. Okej, okay, no i w tym momencie mamy troszeczkę lepiej, ja sobie tylko to muszę wszystko tutaj porobić, tak, żeby było dobrze, ale kochani, wydaje mi się, że to będzie wszystko na ten odcinek. Dzięki wielkie za sprawdzenie. Jeżeli się podobało, no to wiecie, co macie robić. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji, oczywiście z dzwonkiem, żeby nie pominąć żadnego odcinka. W którymś momencie chcę, żebyście pamiętali, że wyjeżdżam we wrześniu, będę w ogóle bez internetu przez jakiś dłuższy czas, więc nie będę być może mógł być aktywny, odpowiadać na komentarze w którymś momencie, po prostu, więc miejcie to z tyłu głowy, że po prostu tak będzie. I jeżeli będziecie nawet widzieli komentarz kogoś, kto się o coś tam pyta, to możecie po prostu pomóc w tym sensie, że odpowiecie na ten komentarz, powiecie, no słuchajcie, Borsuk jest w rozjazdach teraz i tak to wygląda. Także dobrze, kochani, dzięki wielkie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Bajo, jajo, siemandero.